Siemanko, chciałem Wam pokazać, jak zrobić efekt falowania na głośniku Sennheiser SSS 106. To zobaczymy, jak się uda. To był efekt falowania. Jeszcze wam pokażę na większym basie. To będzie większy efekt. Hello. Je te dis les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, qui dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, qui dit famille dit tiers monde, qui dit pote qui dit réveil, encore sous de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse. A jak się nauczyć takiego efektu falowania, to teraz wam wyjaśnię. Macie głośnik, obaj jakieś firmy JBL, czy jakieś tam Sennheiser, takie te. Ustawiacie, puszczacie sobie muzykę na maksa. Hello. Ustawiacie podobnym kątem taki. Hello. Macie efekt super. No i to był chwila. To był efekt falowania w głośniku. I ustawiacie sobie pod takim kątem i macie bas. Zobaczcie sami. To był Tymek 120. Nie zapomnij o subskrypcji. Tu gdzieś się wyświetla. Tu w tym rogu, tu gdzieś. Albo tu gdzieś się wyświetla subskrypcja. Cześć. Jak coś to... Cześć, Arka.